Jesteśmy w mieście Widmo, na obrzeżach Dead Valley, Doliny Śmierci. On się nazywa Rygoldi, coś w tym stylu? Goldwell. Tak. No i to miasto też, jak inne w okolicy, powstało na początku XX wieku, chyba w 1904 roku. Liczyło 5 tysięcy mieszkańców, by po 15 latach całkowicie się wyludnić. Pierwsze miasto, które zostało zelektryfikowane. Ciekawe, że w ciągu 15 lat miasto całkowicie ten wymarło. Bo też był dworzec. Torów żadnych nie ma. Żeby się ustraszyli. No. To jednak było dużo ludzi. Duże było miasto. No, 50 tysięcy butelek zostało użytych do wybudowania tego domu. To jest najlepiej zachowany tego typu budynek w Stanach. Wybraliśmy się do Doliny Śmierci. Pierwszy punkt Dante's View. Podjazd był trochę ciężki, ale widoki rekompensują. Podobno tu kręcili Gwiezdne Wojny. Patrząc na horyzont, dam sobie rękę uciąć, że na pewno tutaj to było, chociaż byłem tylko jednym filmie, nie jestem fanem. Ale te widoki są jak właśnie z innej planety. No właśnie, trafiliśmy chyba po raz pierwszy na polski komunikat. Niebezpieczne. Chodzenie po 10 rano jest bardzo niebezpieczne. No są szlaki na kilka kilometrów, ale... Jest dosyć gorąco. Nie wiadomo, czy są śmiałkowie, którzy to robią. To my teraz, jest pierwsza połowa października. Mamy około 30 paru stopni. I to jest tak dopiero 11, jeszcze będzie więcej. No właśnie, może jeszcze cieplej. A temperatury tutaj osiągają 50 parę latem. Nie bez powodu to jest nazywane, znaczy to jest najgorętsze miejsce na Ziemi. Ale jak widać, o tej porze roku turystów jest pełno. Niby najpiękniejszy punkt w Dead Valley. Moim zdaniem na Dante's View było ładniej, większe wrażenie zrobiło, ale tutaj no tam jest taka przestrzeń i kosmicznie tak jest, a tutaj te skały takie też są ciekawe. Ale też jest piękne, ale i tutaj jest więcej turystów, tam gdzie byliśmy na Dante's, to na szlaku byliśmy sami. No bo tam nie mogę podjechać autokary, a tutaj to... Odrobinę raju. To nie oaza, to jest serio. Myśleliśmy, że to Fata Morgana, nie? Jedziemy, skały, pustynia, to nagle Las Palm. I hotel. Czyli można w Parku Narodowym. O, tak teraz jesteśmy na poziomie zerowym. Poziom morza tu jest. Elevation Sea Level. Teraz jesteśmy w depresji. Najniżej położony punkt na półkuli zachodniej. Tak, byliśmy na Dante's Point, byliśmy na górze, a teraz jesteśmy na dole.
Jak się oddycha, to czuć sól. No może sprawdźmy, że to jest prawdziwa sól. No jest napisane nawet. Idź powiem. Ale dobre. No. Jest sól. Tak ci ludzie potem chodzą, czy to jest. No jest sól. No sól, no. No sól, gdzie są frytki? Jeszcze. Tu tylko sól, ale gdyby taki śnieg był, utrzymał się w takich temperaturach, to byłbym szczęśliwy. Chciałem śnieżkę ubić. Czy sulkę? Sulkę. Czapka Józefa. Tak jest. Ja nie mogę wypić, ale... No to masz popatrz. Ania. Popatrz. Ale okay. Na coś. Nie no to pomocna. Nie, ale ładnie słodziutkie. Daj mu na język. Nie, my już Polisz. Mamy dosyć. My już... Polisz. No nie wiem, co się stanie. Polisz. Polisz i Polak, tak? Proszę. Olej jeszcze raz, bo dobra. Proszę o więcej. Dziękuję. Teraz już rozdają. Wcześniej pili, teraz rozdają. Słuchajcie, szerokiej podróży. Szerokiej drogi. Dobrego. Dzięki. Dzięki. Trzymajcie. Na razie. No, na trasie. Spełnienie najskrytszych marzeń. Również, dzięki. No, grupka Polaków nas zaczepiła, tutaj Wielkopolan. Boże, ze wszystkim mam zdjęcie. No właśnie. Ale to specjalnie nawrócili, jak widzę, zaczynasz samochód. Wjechali tutaj na trasę jednokierunkową, byle z nami chwilę pogadać. Super. Poczęstowali szotem w 35 stopniach piją śliwówkę. Pigłówkę. Ja wiem, co robię. No, dolina śmierci. Dolina śmierci, trzeba po prostu się skończyć. Tak. Jest też najbardziej suchym. I to jest suma opadów, to jest jakiś ułamek, chyba tam nie wiem, milimetra sześciennego. Ale mając takie szczęście jak my, tylko w 2022 roku spadło tutaj tyle opadów deszczu, co przez ostatnie 1000 lat. Co spada spowodowało, że drogi są nieprzejezdne i duża część parku jest po prostu wyłączona. Tak dobrze się udało zobaczyć te najważniejsze miejsca. Były dwie powodzie aż w międzyczasie. Jesteśmy jeszcze tak w dobrym okresie, że w ogóle mogliśmy tu jechać, bo jeszcze, nie wiem, 3 miesiąc temu może trochę więcej, to jeszcze nie można było w ogóle tu przyjechać. Tak. Aby wyjechać z parku, nie wjeżdżając tą samą drogą, którą przyjechaliśmy, no bo po co, musieliśmy wybrać drogę taką bez, no... Zaznaczona jako nie blokowana, trochę szutrowa. Wiesz, na razie asfalt jest. Auto na polskich blachach w Stanach robi furorę, ale dwa auta, to już jest kombo. Spotkaliśmy Emilię i Dawida z Odkrywając Krańce Świata, też są w podróży po Stanach. Cześć. Szukając krańców świata. Szukając, swoich, przepraszam. No, a jeżdżą osobówką, też przywieźli z Polski. Teraz nas nie wypuszczą, właśnie. Co, już musimy zostać. Chyba zostajemy tu na dłużej. Ale ty nie ma wyjazdu drugiego? Zaraz ogarniemy.
We are here. To będziemy musieli się zwieść. Tylko szybko chciałem pokazać. Jak dostaną, ktoś chce wyjechać, zwykła osobówka, kocyk na ten, na równo i da się. Da się. Nie trzeba, nie wiadomo. Kamper wersja polska. No, nie trzeba wielkiego kampera. Da się ogarnąć budżetowo. Dokładnie. Tak jest. Polecamy podróżować. Tak. Nie bać się dyskomfortu. Dokładnie. No. Popiwkowaliśmy. Już tak, jest nakamerowane. Wymienialiśmy się informacjami. Tak, popiwkowaliśmy. Tak. Dzień jesteśmy, miło spędziliśmy. Tak. Jesteśmy wyposażeni w tipy teraz na my podróż. Też. To jest ważne, nie? No. Od razu jak mniej musimy tracić czasu na szukanie. Tak. Na pewność. Każdy wie, gdzie ma jechać. Tak. Teraz musimy zostać w kontakcie i się wrażeniami wymieniać. Tak, tak. Czy były podobne, czy były inne. O, no koniecznie. No to i pięknie, się spotkamy. No. Szykujemy się do kolacji. Dzisiaj śpimy w Alabama Hills. Tutaj wiele filmów było kręconych. Chyba Iron Man i Star Trek. Nie wiem, czy Gwiezdne Wojny też nie. No, ze względu też na te góry. Tam jest największy szczyt kontynentalnej Ameryki Północnej. Mount Whitney. Wcześniej to nosiło. O ile to jest ten, czy nie jest schowany za. Wcześniej się nazywał McKinley. Nie. Nie McKinley? Ten Denali, to jest na lasce, to jest McKinley. To jest Ameryka kontynentalnej najwyższy szczyt. Dobra. Właśnie tutaj to jest fajne, że na tym Alabama Hills jest dużo miejsc, gdzie można sobie legalnie na dziko stanąć samochodem i kempingować, albo właśnie z namiotem. Tylko problem taki, że już godzinę 17 były prawie wszystkie miejsca zajęte, od jednego do drugiego jest kilka kilometrów odległości. No ale w tym samym miejscu właśnie była Emilia i Dawid, których poznaliśmy, więc idealnie jesteśmy na tym samym miejscu, co oni byli wczoraj.